Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. I rozpoczynamy właśnie temat dla reportera. W kalendarzu jest czwartek, dziś piąty dzień września. Jarek Adamek w studiu. Dzień dobry, Jarku. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu i koleżance szanownej, również się kłaniam. I 65 529 55 29, to jest nasz numer telefonu, na który już państwo dzwonią. Tak jest, i do 9:45 czekamy na telefony. Pierwszy z nich już teraz. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam taką sprawę. No, dzieci już też skończyli do szkoły w ulicy Szczepanowskiego, 9 to jest szkoła. Tak jest. Dużo jest tam rowerzystów, bardzo dużo. No i dobrze, chwała, jest pogoda, na to nie jeżdżą. Ale oni jeżdżą po przejściach dla pieszych, a tam nie ma przejazdu, tylko pieszych. Oni po prostu zejść z rowera, przejść. Jadą samochodem 30, bo jest taka sprawa, tam jest 30. To nie ma możliwości, żeby ktoś nie przyznał któregoś dnia. I prosiłbym, żeby to dyrekcja się tym zajmowała, na lekcjach wychowawczych przekazała uczniom i rodzicom, że po przejściach się tam właśnie nie jeździ. Nie ma drogi rowerowej. Ja tyle. Dziękuję. Absolutnie. Bardzo serdecznie panu dziękujemy. Szanowna dyrekcja i ciało pedagogiczne szkół w ogóle. O wszystkich przejściach dla pieszych mówimy, które nie są odpowiednio oznakowane. Tak. Nie przejeżdżamy. Wychowujcie tę młodzież rowerową, żeby potem to ta skorupka za młodu nasiąkła i na starość trąciła. Po przejściu dla pieszych, jeżeli tam nie ma przejazdu rowerowego, nie przejeżdżamy rowerem. No, zasada absolutna. Nie wiem, jedynki dawajcie za przejazd po pierwsze. Sprawowanie obniżajcie, cokolwiek. Niech się nauczą. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry, witamy. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Mieszkanie Drawicza. Chciałbym zgłosić, że na ulicy Piłsudskiego żadne światło się nie pali, jak się ściemni w Drawiczu. Ulica Piłsudskiego. I druga sprawa, na ulicy Sarnowskiej rowerzyści powinni zwrócić uwagę, po której stronie jest ścieżka rowerowa. I tak przy okazji rowerzystów, to przez przejścia dla pieszych się nie przejeżdża, tylko przez wyznaczone miejsca do tego, nie? Tak, to przed chwilą właśnie pan słuchacz z okolic Leszczyńskiego Zatorza to samo mówił. Nie przejeżdżamy rowerem, jeżeli są tylko pasy, tylko... Tak jest. A w Rawiczu to na Dąbrowskiego, na Sarnowskiej... jeszcze chyba ulic by się znalazło, co przejeżdżają. Nie pasą w ogóle, jak wjeżdżają, oni tak jak... by musieli mieć pierwszeństwo, nie? Tak. Nie mają i niestety, szanowni rowerzyści, no szkoda, żebyście się o tym boleśnie nauczyli. Lepiej się nauczcie od nas z radia. Jak was dotąd nauczył. Dziękujemy, miłego dnia. Pozdrawiamy serdecznie i za moment kolejny telefon. Rozpoczęliśmy rowerowo. Rowerowo. I to dwa telefony w tej samej sprawie, czyli przejeżdżanie rowerem przez zebrę. A czy będzie do 3 razy sztuka? Posłuchamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie całą załogę Radio Elka. Ja mam taką prośbę. Czy mogłabym prosić o kwiaty i tyle dla mojej ulubionej przy ulicy Dąbrowskiego? Jest to kwiaciarnia Piołek. Obchodzili w tym roku 40-lecie swojego istnienia. Jest super obsługa, wszystko dobrze. Jest okej. Okay. Mogę prosić? To bardziej pod reklamę niestety podchodzi, ale pozdrawiam. No, ale nie chciałabym tego reklamować. Ale już pani zareklamowała, bo powiedziała pani, że świetne miejsce. Ale nie takie moje intencje. Ale my nie dyskutujemy. My jesteśmy przekonani, oczywiście, że to jest właśnie takie fajne miejsce, ale no. Ponieważ za chwilę by nas Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ścigała za to, to nie możemy, bo reklamy muszą być bardzo wyraźnie oznaczone. Dlatego pozdrawiamy serdecznie ten sklep, tak to nazwijmy w cudzysłowie. Tak, i życzymy wam wszystkiego dobrego. Dziękuję pięknie. Tak jest. No, zadowoleni, zadowolony klient to jest w ogóle podstawa udanego biznesu.
To tak ku pamięci wszystkich pozostałych prowadzących różnego rodzaju handel i usługi. Jak się dobrze zaopiekujecie klientem, to potem widzicie, że tak zadzwoni i pochwali. I przyjdzie ponownie z większą gotówką. 65 529 5529. Co tam jeszcze u Państwa? I jest telefon. Dzień dobry, mam takie pytanie. Tutaj w najbliższym czasie ma się odbyć w naszym rejonie jakiś piknik militarny i poszukuję jakichś informacji na ten temat. Kilka dni temu słyszałem, jak rozmawialiście o tym w radio. Czy mógłbym prosić o takie informacje? Ewiku, zobacz tam w co, gdzie, kiedy, co my tam mamy. Właśnie na stronie internetowej co, gdzie, kiedy, nigdzie tego nie ma. Nie ma. Sprawdzam zatem w naszych rozpiskach. Jeżeli zaprosiliśmy do radia na rozmowę, to pewnie gdzieś to jest. Ale najwyżej może za chwilę się dowiemy, kto to, gdzie tam robi. A może Państwo wiecie, to też dajcie nam znać, bo czasami to... W takim razie dziękuję uprzejmie. Tak, do usłyszenia, pozdrawiam. Pozdrawiamy serdecznie. Bardzo. Ja rozmawiałem o rajdzie pojazdów zabytkowych. Aha. O tym była mowa na naszej antenie. Natomiast to już za nami. Za nami. A kiedyś w Rydzynie były takie, tylko nie pamiętam zawsze, czy to było jakoś na początku lata, czy na końcu lata. Jeżeli ktoś ma informacje, to oczywiście będziemy bardzo wdzięczni im za ich przekazanie. Tymczasem mamy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę mówić. Ja chciałem taką sprawę poruszyć na ulicę Ruszyńskiego, wjeżdżając od ulicy 1 Maja. Tam jest chodnik dla pieszych i dla rowerów. Tam jest tak zarośnięte, że chodnika już prawie nie widać. Jedna część to jest wiadomo, jest ta część, co tam prywatni mają ogrody, to oni te wszystkie dziecko przychodzi, a druga część to tam jest to miasto, no nie? Dobrze. Warżyniaka ulica jest tak samo. Zajmę się Wiszą, chodniki przejechać nie idzie wózkim z dziećmi, no to jest masakra normalnie. Dobrze, chodnik zawieśnięty Ruszczyńskiego, no. Wjazd z 1 maja. To... Z 1 maja, tym akurat się wierzę. Dobrze. No, to druga strona jest właśnie ważna zadbana. Dopisujemy do listy różnych zawieśniętych miejsc. No, a właściciele tam przecież, jak oni, im to rośnie na ogrodzie, to się rośnie znaczy, i wszystko dwie, na chodniku. Nie? To znaczy dwie różne sprawy. Teren miejski zleca miejski zarząd dróg. Jeśli chodzi o tereny prywatne, jeżeli te gałęzie już wchodzą na chodnik, zagrażają bezpieczeństwu, to myślę, że nasi szanowni strażnicy miejscy będą musieli z właścicielem posesji porozmawiać. Pozdrawiamy serdecznie przy okazji Straż Miejską, bo wiemy, że nas słuchacie tam u siebie na tym swoim stanowisku dowodzenia. Ruszczyńskiego, wjazd z 1 maja przy okazji patrolowania miasta. Podjedźcie tam, proszę, zobaczcie, jak to wygląda. A my już mamy kolejny telefon w temacie dla reportera. Nie mamy telefonu, ale jest bardzo blisko, także jeszcze raz, jak ktoś wybierze nasz numer, to za moment pojawi się na antenie. 65529 5529. Dzień dobry, witamy. Halo? Dzień dobry, prosimy ściszyć radio. Dzień dobry. Ja chciałbym zapytać, dlaczego petent w Urzędzie Gminy w Krzemieniewie nie ma dostępu do WC, chociaż kiedyś to było. Urząd Gminy Krzemieniewo. Dobrze, Krzemieniewo. Szybkie pytanie. WC. No bo... Co? No czasem różnie bywa. Petent przychodzi załatwić sprawę, a nie się. WC, nie. Już mówiąc poważnie, pana wójta Sobeckiego oczywiście prosimy, żeby sobie tam rozważył, bo to takie... No niby drobiazg, ale wiecie. Czasem może być jako, naprawdę podbramkowa sytuacja. Jako pan w pewnym wieku już zaczynam rozumieć tego typu telefony, więc panie wójcie, pan jeszcze jest młody człowiek, ale niech pan... Wszystko przed wójtem. Jest kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Ja dzwonię w sprawie takiej z ulicą Brzozową w Jarocinie. Są straszne dziury. Dzwoniliśmy kiedyś już do was i no niestety, ale nic się nie dzieje w tym kierunku. Ulica Brzozowa, Jarocin, dziury. No nie wiem, być może, oczywiście jak znam życie, to jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze, czyli o inwestycje, którą trzeba by sfinansować. Ale dobrze, panie burmistrz Jarocina. Pozdrawiamy serdecznie w imieniu mieszkańców ulicy Brzozowej i tych, którzy tamtędy jeżdżą. No straszne dziury są, no nie idzie ujechać na tej ulicy już. Dobrze. Ulica Brzozowa jest nieprzejezdna już. Dobrze, dziękuję bardzo, pozdrawiamy. Dziękuję, Jarocin. Pozdrawiamy. 65 529 5529, ale nam dzisiaj tutaj ładnie kwitnie ta audycja i bardzo nas to cieszy. I nie zwalniają słuchaczy tempa, bo jest już kolejny telefon. Witamy.
Dzień dobry. Dzień dobry, ja w sprawie tych militarii, ja słyszałam właśnie też tą reklamę, to było w Wilkowie Polskim. W Wilkowie Polskim to już jest Kościańskie, tak? Kościańskie. Tak. Tak jest. A druga sprawa, ja kiedyś dzwoniłam o Biedronkę na Leszczyńskiej w Śmiglu, o ten wjazd, bo tam jest tak ciężko wjechać i wyjechać. Czy coś tam wiadomo, żeby coś innego tam zrobić, żeby wjazd był osobno, powiedzmy, a wyjazd też osobno? Halo? Nie mamy tutaj informacji żadnej, ja sobie tutaj notuję to miejsce. No ja kiedyś już tam dawno temu dzwoniłam i dalej tak jest, tak jest. Może jest właśnie problem z organizacją ruchu w tym miejscu, bo to czasem... Znaczy tak... się tam by można było zrobić osobno wjazd i wyjazd, bo jest tam taki ruch i to, no ale pewno trochę koszty. Koszty i no tak, tam by trzeba troszeczkę pewnie zrobić i znaki postawić. Dobrze, pani burmistrz, poddajemy pod rozwagę. Dziękuję pani bardzo. Wilkowo Polskie, jak państwo słyszycie, to będzie miejsce, gdzie ma być ta impreza. Nie wiem, czy mam jakieś szczegóły na temat tego pikniku, a jeżeli nie, to organizatorów zachęcamy, żeby się tutaj zgłosili i wrzucili to wydarzenie do co, gdzie, kiedy. Wilkowo Polskie jest Wielkopolskie w województwie, tak, to zapraszamy oczywiście tam, ale to pokazuje, że to tam dwoje fyrtle naturalnie. Powiat Grodziski. Już Grodziski. Już Grodziski. Z Kościańskiego w Grodziski chyba jak się jedzie. Mamy telefon? Tak jest, jest telefon, witamy, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja w sprawie MPC-u. Jest taka sprawa, na ulicy Bułgarskiej, na początku od strony ulicy Jaskowskiego, tam była wymiana rur ciepłowniczych na przełomie zimy i wiosny. Było zapadlisko po ulewie w połowie lipca, zostało zasypane. Teraz pod koniec sierpnia znów są dwie dziury, dosyć głębokie. Tam jest czarnoziem, słabo widać tą dziurę. Jak ktoś wpadnie, to nogę złamie. Wieczorem tam nie jest oświetlone, a ludzie z psami chodzą. Spółdzielnia Leszczyńska już dzwoniła do nich, bo najpierw zadzwoniłem do spółdzielni. Okazało się, że to musi MPC wykonać. MPC był ponaglony po 5 dniach przez spółdzielnię. Nadal nic nie jest zrobione, a tam dzieci też przechodzą, bo od samochodów, które stoją na parkingu, przechodzą tamtędy do bloków na osiedlu. Także no, może za waszym pośrednictwem MPC wreszcie ruszy się i zasypie te dziury. Dobrze. Pana prezesa Rzeźniczaka bardzo serdecznie pozdrawiamy. Panie prezesie, na Bułgarskiej. Na Bułgarskiej. Jak nie wiecie, gdzie to jest, bo 5 dni szukacie... Jest naprzeciwko pojemników z odzieżą. Oni powinni wiedzieć, bo wcześniej było zasypywane. No i wiedzą, gdzie rury wymieniali. Bułgarska. Jest taka płyta betonowa na tych złączach rur, więc to jest łatwo odnaleźć. Bardzo prosimy pana prezesa, żeby tam te swoje ekipy skierował, co by te dzieci tam w tych dziurze nie ginęły. W sensie, jak wpadnie w czarnoziem, to wiecie... Różnie może ja mam być. Tak, że jak ja wpadnę w czarnoziem, to zaczynam natychmiast uprawiać. Bo czarnoziem jest, jak wiecie, najlepszą glebą na świecie. I jeszcze tylko mamy... Wilkowie Polskim chcę powiedzieć, to piknik, tak, piknik historyczny, 5. ogólnopolski piknik historyczny, 7. dzień września, od godziny 14 wszystko zaczyna się to w Parku Przypałacowym w Wilkowie Polskim, a więc sobota, najbliższa sobota. Także pana słuchacza i innych zainteresowanych już poinstruowaliśmy. 7. Wilkowo-Polskie, piknik historyczny. Tak jest. A my mamy już kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem się zwrócić do pana Adamka. Prosimy. Dookoła redakcji radia jest okłotowanie. A na niej wisi reklama sprawa dla reportera pod redakcją Jarka Adamka. Codziennie przychodzi pan do pracy. I nie widział pan, że pańskie zdjęcie nadal jest czymś pomalowane? No, tam od czasu do czasu się tam różne mazaje pojawiały, tak. Nie można go zmyć albo wstawić jakieś inne? Czy kogoś innego? Nie, jakieś inne. Moje jakieś. Może być pańskie. Dobrze, poddaję to mojemu szefowi. To bardzo, bardzo tanie od mnie wygląda. Rozumiem. Ja w ogóle zbyt ładny z natury nie jestem, a jeszcze w dodatku jak mnie ktoś pomarze, to już w ogóle, ale dobrze, to tutaj bierzemy sobie... Pana, bo
bo przeważnie pana widzą, że pan nosi kapelusz. Mm-hmm. A może komuś to nie... Może komuś to nie... Że zdjęcie bez kapelusza. A, że zdjęcie bez kapelusza. No dobrze. Zdjęcie nie pasuje. Inne zdjęcie. Okej, okay, to szefowi podam pod rozwagę. Może mi szef profesjonalną sesję załatwi. No to dziękuję. W Wenecji na przykład. No piękna dziękuję sprawa. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie pana słuchacza. Dziękuję za taką tutaj fajne podejście do mojego wyglądu, który matko boska zbyt... No radiowy jest po prostu. No co mam państwu mówić? Co, odbieramy ten ostatni przed przerwą? Tak jest, i za moment przerwa. Słuchamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, ja dzwonię w sprawie ulicy Jackowskiego w Lipni. Jest to ulica łącząca Lipno z Murkowem, droga gminna. Tam od lutego tego roku stoją cztery bodajże takie słupy biało-czerwone na środku drogi w miejscach, gdzie są duże dziury, już takie, gdzie tam można sobie zrobić krzywdę, jeśli chodzi o lufelgi. Mhm. I one tak stoją i stoją. I te dziury tam są i są. I obok nich powstają nowe. I nic się nie dzieje. Bodajże w marcu one powstały, nie dziury, tylko te słupy. Ja myślałam, że to tak tymczasowo, że gmina w pewnym momencie gdzieś tam załata te dziury. Ale już jest sierpień i dalej stoją. A to jest taka bardzo, bardzo oblegana ulica, ponieważ to jest dojazd, to jest do Murkowa i to jest dojazd na pola i ciągniki tamtędy jeżdżą. Często ciężko jest się z ciągnikiem minąć na tej ulicy, a jak są jeszcze takie dziury, to już w ogóle, więc czyli pytanie, jak rozumiem, ktoś... Tak, jak rozumiem, pani słuchacz, zależy bardziej na zasypaniu dziur niż na zdjęciu słupków, ale jedno jest chyba związane. Super, nie? No, już jest ciężko się na tej ulicy minąć, bo to jest polska ulica i ciągnik bardzo często tam przyjeżdża z osobówką, ma problem się minąć, a jeszcze jak słupów napostawiali, mówię, myślałem, że to będzie tymczasowo, miesiąc maksymum. No bo to jest tymczasowe, proszę pani, to jest tymczasowe. Co to jest pół roku? No co to jest pół roku? To ma pan rację w sumie, bo po co ja rozumiem, czepiam się. Proszę pani. Tak, zajmijmy ładne, się poważniejszymi cieszmy się, że proszę się rozejrzeć. Cieszmy się, że są tak. Słupy. Ale powiem panu jeszcze jedną rzecz. Odnośnie wczorajszej audycji i pan dzwonił tam, że policja stoi pod Eurokomfortem, a nie pod dziewiątką i tak dalej. Wczoraj trochę się z tego uśmiałam, bo ma facet rację, ale dzisiaj wyjeżdżam spod swojego domu na Grzybowie, a policja stoi pod Okodentem. Jedna pani je śniadanie, a drugi pan oparty o zagłówek i śpi, no to... Przewaz zdobycz socjalna. No, to jest, wiesz, mamy dużo policji, tylko może rzeczywiście nie w tym miejscu, co powinni być. Zawsze, no, jak ulicy dalej jest tak. Szkoła. No. Zawsze, jak mnie zawsze jak mnie łapią, to mówię, powinniście być zupełnie gdzie indziej, a nie w tym miejscu. Dziękuję tak bardzo, pozdrawiam serdecznie panią słuchaczkę, teraz króciutka przerwa. My wracamy po przerwie do tematu dla reportera i w tej drugiej części mamy już telefon. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Halo? Tak, słuchamy pana. Miejscowość Rylewo, to jest właśnie w tej gminie Krzemnie, bo co przed chwilą państwo rozmawialiście. Jest droga poszerzona i to już było zgłaszane wykonawcom, tak, oni przekażą dalej. Niech sobie państwo wyobrażą tak, jest droga z miejscowości Brylewo, która nachodzi na drogę tą główną, która została poszerzona Brylewo-Bielawy i powstała taka warga wysokości 20 cm na zakręcie, która jadąc prawym pasem odrzuca kierowcę na lewą stronę. No jest to bardzo niebezpieczne, bo wtedy była wąska droga, ta narość, nazwijmy, nie występowała, a teraz jest poszerzona i narość jest. I jeżeli zakręt, no to jest bardzo niebezpieczne. Droga, która jest teraz pytanie, czy to jest droga powiatowa, czy to jest droga gminna? Musimy powiatowa, to... powiatowa, która została powiatowa. Jeszcze nieskończona, czyli wykonawcy powinni to zrobić. Dobrze, czyli zarząd dróg powiatowych. I chciałem jeszcze dodać do tego, jeszcze podkreślić drugi raz, na zakręcie, bardzo niebezpieczne miejsce. No i ja sobie nie wyobrażam śliską mgła lód, no to jest wypadek murowany. Tak, tam można zawadzić i już sobie wyobrażam, co tam się może zdarzyć. Dobrze, no to prosimy w ramach jeszcze przed odbiorami, żeby tam trochę tego asfaltu chyba trzeba po prostu dołożyć. Albo asfryzować. Albo więcej, albo mniej. To prawda. W każdym razie na obecny stan, jak pan mówi, bardzo mi się spodobało to określenie, że tam jest warga taka i tą wargę będziemy teraz fryzować. Bardzo lubię wymawiać takie słowa, a zwłaszcza jak mówimy o fryzowaniu wargi w moim wykonaniu. 65. Ale brzmi to bardzo oryginalnie. W moim wykonaniu. 65 529 5529. Dzisiaj telefony po prostu nam tutaj pięknie wchodzą jeden w drugi i mamy kolejny. Dzień dobry.
Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ja dzwonię z Kościana. Chodzi mi o wyjazd z Kauflandu naprzeciwko Kiku. Wyjazd. Tam takie badyle rosną. Ten przejazd jest wąski. Jak spotkają się dwa większe samochody, to po prostu można sobie poodzierać cały samochód. Prosiłabym o wykoszenie. Zarośnięty wyjazd z Kauflandu naprzeciwko Kiku. Naprzeciwko Kiku. Dobrze, Piotra Pewińskiego poprosimy, on tam jest kościanie, kto będzie wiedział. Wyjazd z Kauflandu naprzeciwko Kiku brzmi pięknie. Dziękuję bardzo. Ja też. Miłego dnia bardzo. Życzymy pani Sławce z Kościana i 65 529 5529. Kolejne telefony czekają. Już jest telefon. Dzień dobry. O, dzień dobry. Witamy. Panie Jarku, mogę prosić kwiaty i motyle dla gospodarki komunalnej z Gołaszyna, szczególnie pani Małgorzacie, za załatwienie o wykoszenie trawy na placu zabaw statykowo w Bojanowie. Także bym prosił kwiaty i motyle, jeśli można. Absolutnie. Dla Zakładu Gospodarki Komunalnej kwiaty i motyle od wdzięcznego użytkownika, a właściwie chyba tam jakiegoś starszego opiekuna użytkowników placu zabaw. Prosimy bardzo. No i pięknie nam się zrobiło. No, dawno nie było kwiatów i motyli z gminy Bojanowo, powiem państwu, to tak bardzo cieszy. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Ja mam tak dwie sprawy. Dwa tygodnie temu zgłaszałam do takiej instytucji, która zajmuje się ulicznymi lampami, że na ulicy Dożynkowej w Lesznie nie świecą się 3 lampy. I do tej pory nic nie zrobili. A druga sprawa to jest taka, że też na Dożynkowej pan jakiś wynajmuje zagranicznym osobom dom i są takie sterty śmieci, że jeszcze trochę to będą szczury i myszy latać po tym, bo one już na ulicę wychodzą. A tego MZO nie zabierze, bo to jest każdy w innym worku, a tam są różne śmieci. No tu przede wszystkim właściciela w takim razie bardzo prosimy, żeby to był łaskaw. Ale nie znamy właściciela, bo on dopiero kupił ten dom. No, ale tak, ja mówię, no, miejskie służby same z prywatnej pozesji nie odbiorą, tak? Więc no musi to być odpowiednio załatwione. Jeżeli ktoś tam, nawet jeżeli ktoś wynajmuje, to jako właściciel odpowiada za gospodarkę odpadami. Więc myślę, że pan powinien to uregulować, ponieważ Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego taką kontrolę może przeprowadzić i jak słyszeliśmy, przeprowadzają, więc być może i tam zajrzą, zwłaszcza po informacji właśnie od szanownej pani słuchaczki. A lampy oczywiście dopisujemy do listy zgłoszeń, jeżeli idzie o oświetlenie uliczne w Lesznie. Dziękuję pani bardzo. Dziękuję uprzejmie. I jeszcze 3 minuty, właściwie 4 minuty naszej dzisiejszej audycji, więc zapraszam bardzo serdecznie. Dzisiaj takie tematy same, takie na szybko, takie właśnie. No i na szybko też mamy kolejne połączenie. Nie działa, ma działać. Dzień dobry. Dzień dobry. Halo? Tak, słuchamy. Ja jestem mieszkańcem wsi Boczny Mały, gmina Góra. To jest 4 kilometry do góry. I mam problem tego typu. U nas nie jeździ żaden autobus liniowy. Dzieci chodzą do szkoły. No rano ten, który do podstawówki, które chodzą, to rano przyjeżdża autobus i później po południu odwozi. Ale do średnich szkół, no to jeszcze te rano, jak jedzą te do podstawówki, to się te do średnich załapią. Ale później po południu już nie mają czym wracać. Ale to nieistotne. Moja córka skończyła ogólniak, 4 lata ją woziłem. Ale jest problem tego typu, że jeździ od roku czasu autobus zamiast pociągu. Jeździ z Rawicza do Góry, przez Bojanowo. Tam od Rawicza do Bojanowa, to już tam nie wiem, gdzie w trendy jedzie, ale od Bojanowa jedzie przez Zaborowice, Boczyn Wielki, Boczyn Mały i do Góry. Na wszystkich tych miejscowościach pociąg kiedyś stawał.
Teraz od roku ten autobus jeździ i no nie zatrzymuje się. No bez sensu, skoro tych dzieci sporo jeździ do góry, do Skowy, a autobus przyjeżdża tylko do góry i koniec. I z góry, no owszem, mogą jechać do Bojanowa, z Bojanowa do góry, ale na tych lokalnych się nie zatrzymuje. No po co to puszczać ten autobus, skoro no ludzie korzyści z tego nie mają, prawda? Tak, absolutnie. Może państwo z tym coś zadziałają, bo tu ludzie podobno pisali petycje różnego rodzaju, żeby się zatrzymywał, a tu jak grochem o ścianę. Tak, nie tak. Ma nic. Skoda pieniędzy z budżetu tylko tych wywalać, bo... To się właśnie nazywa wykluczenie komunikacyjne. Politycy o tym mówią od lat, ale oni, jak słyszycie, mówią, a tutaj się niewiele zmienia. Ale tego mówią, panie Jarku, nie? Ma pan rację. Bolszyn Mały, tak? Bolszyn Mały. Bolszyn Mały, no bo ogólnie od ale, tak, ale akurat pan z Bolszyna Małego, ale tak, rozumiem, tak. Że dotyczy to tych miejscowości po drodze. No, nawet jakby się kurs wydłużył o te 10 minut, to... Nawet 5, no to w górze i tak stoi później. No tak. 10 czy 15 minut. Okej, okay, dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie właśnie mieszkańców tych małych wioseczek, gdzie diabeł mówi dobranoc i wielcy tego świata o nich też nie pamiętają. Upominamy się, naprawdę, jeżeli zwłaszcza, że jedzie autobus, nie trzeba wprowadzać nowego kursu, pieniędzy wydawać, kierowców opłacać, no po prostu kwestia dołożenia kilku minut do rozkładu jazdy, żeby ci ludzie także mogli się gdzieś tam dostać do większych ośrodków. I chyba ostatni telefon dzisiaj, dzień dobry. No, dzień dobry. Dzień dobry. Ja bym chciał wiedzieć dokładnie jak długo policjanci będą tolerować tych pijanów kierowców na drogach, co z tymi samochodami się w ogóle dzieje. Słychać przez radio, przez telewizję, że coraz to więcej jest pijanych kierowców. Dlaczego to tak się dzieje? Czy jest za mało policji? A jak nie, no to niech zrobią nabór i jeden policjant, jeden wojskowy i będą stali. Nabory to są cały czas, tylko chętnych nie ma do pracy w policji niestety. Chętni na pewno są, ale mamy te takie oddziały wojska terenowego. Jeden policjant, jeden wojskowy. Mm-hmm. No to by trzeba chyba troszkę prawo zmienić, ale okej, okay, pomysł poddajemy szanownym prawodawcom, czyli naszym politykom, żeby może w ten sposób zwiększyć liczbę policjantów. No rzeczywiście, no plaga jest i no, jakieś są konfiskaty samochodów wprowadzone. Coś i tak dalej, tam takiego ale, było podobnego. Ale na razie jakoś to ciągle jest jak jest, aczkolwiek przypominam państwu, to nie jest kwestia policji, to nie jest kwestia wojska, to nie jest kwestia posłów, polityków, tylko osób, które po wypiciu wsiadają za kółko. I tego, czy im się na to pozwala w najbliższej okolicy, typu rodzinka, która po imprezie odprowadza gościa do auta tak i pozwala jest. Mu wsiąść za kółko, tak? Dobrze. I to by było na tyle dzisiaj. Bardzo państwu dziękuję, bo nam bardzo ładnie ta audycja poszła. W tle mamy troszkę mały koncert. Polska w budowie. Koncert orkiestry symfonicznej na dwie wiertarki, ale wiecie, radio coraz ładniejsze i już to wszystko ładnie od środka wygląda. Do usłyszenia jutro o 9.15. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.